Polskie części samochodowe nie są gorsze od tych produkowanych w Europie, Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Przekonują o tym uczestnicy kampanii Kupuje Polskie Części. To jest kampania organizowana przez polskich producentów, którzy chcą pokazać olbrzymi wkład w gospodarkę własnych przedsiębiorstw. To, że tworzą znaczącą ilość miejsc pracy, że tworzą know-how w motoryzacji, że inwestują olbrzymie pieniądze właśnie w badania, w rozwój, w nowe fabryki. Jednym z organizatorów kampanii jest firma Lumac, producent okładzin i klocków hamulcowych. Jej prezes zaprosił dziennikarzy motoryzacyjnych do zwiedzenia nowej fabryki w Budzyniu. Liczymy na to, że wzrośnie zaufanie do polskich produktów. Użytkownicy końcowi będą traktowali je pod względem jakościowym równo z renomowanymi firmami dostarczającymi materiały cierne. Liczymy, że po tym spotkaniu pojawi się kilka artykułów, które będą mogły pokazać, że polscy producenci materiałów ciernych są na tym samym poziomie, co ich partnerzy, konkurenci zachodni. Goście mieli niepowtarzalną okazję zajrzenia do każdego zakamarka fabryki i poznania jej sekretów. Opowiedzieliśmy o procesie technologicznym, o infrastrukturze nowej fabryki. Goście wykazali żywe zainteresowanie technologią, szczególnie mocno byli zainteresowani procesem produkcji mieszanki ciernej. Bardzo podobały im się automaty prasowalnicze, na których prasujemy klocki do samochodów osobowych i ciężarowych. Byli również pod wrażeniem infrastruktury i wielkości zakładu. Nowa inwestycja Lumagu zrobiła na dziennikarzach ogromne wrażenie. Fabryka zachwyca rozmachem. Nie spodziewałem się, że jest to tak wielki zakład i tak skomplikowany technologicznie, że jest tutaj jednak zgromadzonych tyle maszyn bardzo nowoczesnych. Także myślę, że Lumag nie ma się czego wstydzić i w Europie, i na świecie. Cieszę się, że jest polska firma, która produkuje na tym poziomie. Byłem w kilku tych takich topowych fabrykach. Lumag nie odstaje od Ferrodo, Brembo. Obok dziennikarzy w wycieczce uczestniczyli mechanicy, którzy na co dzień w praktyce używają polskich części. Jestem mechanikiem, czyli mam kontakt tutaj z tymi klientami i z klockami hamulcowymi na co dzień. I na pewno widząc tutaj, jak firma się dynamicznie rozwija i jak wygląda ten proces produkcyjny, nowe technologie są wdrażane również w skali światowej. Najbardziej mi się podoba to, że cały czas firma próbuje coś nowego i ciekawego zaproponować, czego inne firmy produkujące klocki hamulcowe nie wprowadzają. Będę mógł zaproponować z pełną odpowiedzialnością klocki tej firmy. Cieszy bardzo nas to, że jeden z członków Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych i producentów zaangażował się w kampanię Montuje Polskie Części i promuje produkcję części motoryzacyjnych w Polsce. Inwestuje olbrzymie pieniądze w fabrykę. Fabryka rzeczywiście robi olbrzymie wrażenie, no nie tylko na osobach, które na co dzień nie mają możliwości obejrzenia takiej fabryki, ale nawet ci, którzy widzieli inne fabryki, rzeczywiście muszą przyznać, że jest to olbrzymia inwestycja. Wizyta dziennikarzy zaowocuje serią artykułów w prasie fachowej i na stronach internetowych.